Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Fedjimas i przepraszam bardzo serdecznie już Was, że niestety, niestety nie ma dzisiaj kamerki na materiale, ale to oczywiście nic nie szkodzi. Tak przynajmniej myślę, myślę, że mi wybaczycie. I moje drogie ludziska, widzicie tutaj pięknego Ricardo Morales. Co? Nieważne, ale ten odcinek jest poświęcony. A jo. Ajo, najnowszej postaci bogini wręcz, w, która zawitała do świata palany. Jest oczywiście przypominam, że jesteśmy na serwerze Public Test Server, więc dlatego mam tyle złota i tyle kryształków. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Jak Wam się Ajo podoba, ona oczywiście kosztuje 300 kryształów i lub 60 tysięcy złota. Ja oczywiście ją sobie kupię, bo kto bogatemu zabroni. Dawno, dawno temu to był... A, dawno, dawno temu. Ajo, była księżycze, księżycem, lecz wszystko zmieniło się po ataku zepsucia. Mnie ciekawie jak zepsucie warło. Tutaj, że po prostu ją tak rozerwało i stała się człowiekiem. Ja jestem oczywiście tego czy ciekawy. Jeśli ktoś lubi Fury, myślę, że jest bardzo zadowolony. No, oczywiście, voice'y sobie nie przesłuchamy. Oczywiście, ja już sobie dam na pełny level, na jedenasty, żeby już był. Oczywiście, przejdźmy sobie do wyglądu. Wygląd domyślny to wygląda taki: nasza kochana Fury. Ona bardzo mi przypominała na Case show, e, bardzo mi przypominała Cassie, e, trochę ink, no w sumie dużo ink i. W sumie wszystkiego po trochu i trochę Torvalda, nawet. O, piękny skin, dziki. Na pewno będę chciał go mieć, bo jest naprawdę słodziutki. Nawet teraz sobie go kupię za kryształki. Ja oczywiście przypominam, że jestem na serwerze PTS. Spadająca gwiazda w bilecie sezonu 2019. Bilet sezonu 2019. Możecie zdobyć gdzie? Tutaj za 120 zł. Oczywiście zapraszam do yy, obczajenia sobie. No i mamy jeszcze złotą aio, która wygląda przecudnie, według mnie naprawdę pięknie pasują do niej te kolorki i tak powinien wyglądać basic scene, boe dobrze. Tutaj oczywiście mamy, jak ona sobie pięknie wyje, jak słodziutko, fajnie. O, oczywiście przepraszam was bardzo serdecznie za to, co teraz zrobię, ale to jest postprodukcja, ok? E, wiecie ludzie, powiem wam tak, że jak ktoś już jest zakochany w aio, to Niby miało być śmieszne, o jak się fajnie czerpi, ojej, jak fajnie, się, jak się chciało ziewać, o jak fajnie, jak fajnie, naprawdę fajnie. Dobra, MVP Pulse, tak wygląda, a przebiegłość, no lepiej, lepiej, no nie powiem, no nie powiem, dobra, talię, zobaczmy sobie karty, tak, na szybkości, możecie oczywiście pisać pod co będziecie grać, ja chyba już wiem pod jaką legendarkę na pewno będę grał, eee, tak przynajmniej myślę, dobrze, przejdźmy sobie może do legendarek, tutaj jest bazowa, proszę bardzo, jeśli ktoś chciałby obczaić, umiejętności. Ale zostawmy sobie umiejętności na prezentacji i tak. Ogniwo życia. Luna przywraca teraz okoliczną sojusznikom czysta na sekundę. Okej, okay, fajne. Pogu... Błogosławieństwo. Błogosławieństwo bogini. Sojusznicy leczeni światłem księżyca zyskują 15% redukcji obrażeń. Myślę, że z połączeniem z Genosem. No, to będzie silne teamy. I poświęcenie. Co 60 sekund, jeśli zdrowie jest. Jeśli, zdra... Jeśli zdrowie ajo, spadnie poniżej 200 PZ, podczas gdy Luna jest aktywna, zaraz zobaczycie, co to jest Luna, zmienia się z nią miejscami, leczy się, a Luna umiera zamiast niej. Co jest według mnie naprawdę fajne i ludzie będą to wykorzystywać przynajmniej na 1 vs 1. A ja oczywiście Was zapraszam do pokoju treningowego, gdzie sobie zobaczymy wszystkie jej skille, jak one sobie tam oczywiście działają, więc zaraz się widzimy. Dobra, my już jesteśmy w ekranie ładowania. Oczywiście przypominam, że reszta odcinków, jeśli chodzi o tego Pacza, będzie troszeczkę później. Oczywiście ludziska, ja dalej jestem chory, eee, próbuję się, eee, próbuję wyzdrowieć, ok? Więc musicie to zrozumieć. Ja oczywiście sobie zgarnę tutaj ulcika kotlecika. Lecz sobie, może zaczniemy od autoataku. Ze... Autoatak, jak zwykły. Jak dobrze pamiętam, 0,4 sekundy. Nie, 0,6 sekundy. I jeden strzał zadaje 400 pz -ków. No, to wygląda solidnie i mamy tą złotą. Co naprawdę fajnie wygląda. Ja oczywiście ją sobie obrócę, jak ona wygląda w grze. No, nie, no tak to nie zobaczę. No, HRS mnie oszukał. Po raz kolejny, ale dobrze. Tak ma być. I FK. FK to jest po prostu odskok. Trochę casi, nie? Auto atak stara Kasi. Jaki FK? -ka, jak najbardziej casi. Oczywiście przypominam dalej, że to jest support. Dobrze. Zobaczmy sobie, co robi prawy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy robi coś takiego, że po prostu wysyła takie e, pociski energii żywotnej. Oczywiście mamy pasek, który musi się załadować, tak samo jak u Terminusa. Lecz jest mały haczyk i to bardzo duży haczek. Patrzcie, to go mogę le leczyć, ale już poza ścianą już go nie mogę leczyć. Ehm, więc to jest problem. To, to jest e, oczywiście problem. Myślę, że nie dla każdego. Oczywiście, ustawmy się za przeciwnikiem. Za przeciwnikiem możemy oczywiście leczyć. To nie ma żadnego problemu. Dobrze, mm, pokazaliśmy sobie F, pokazaliśmy prawy, lewy, pokazaliśmy tak. Teraz czas na naszego Piseła. Jakbyście nie wiedzieli, mamy Lunę, która jest akurat tutaj ruda i bardzo przypomina tego cholernego chomika ze Smite'a. Oczywiście, jak ktoś gra w Smite'a, to wie, o kogo mi chodzi. Pamiętajcie, cholerne chomiki są bardzo złe. I zaraz sobie zobaczymy, jak ta legendarka sobie e, po prostu radzi, bo ja sam nawet jestem ciekawy. E, dobra, myślę. Nie, nie, nie będziemy tak zabijać. Dobra, Luna się zajmie tamtą. Dobra. No i teraz tutaj, tak, tak średnia, nie? Ale Luna zadaje damage, ok? Luna zadaje damage. Co 15 sekund ogłusza w rukach oznaczone twoim łukiem Luna może być przywołana na nowe miejsce To był jej ultimate, który niechcąco zużyłem Ale spokojnie, boys Spokojnie, boys and girls Mam tego ultimate a trochę A, i jeszcze jedna uwaga do AO Widzicie, Ajo Boże, jedyny e, No nie, no w sumie do Aio to jest jedna z takich No tak, to jest jedna z uwag e, Pieseł, nasz kochany magiczny pieseł czyli Luna e, ma jeden minus, patrzcie, wcisnę Q, jak wieżyczkę, nie? Patrzcie. Ona musi przylecieć, więc e, to, że macie ją co kilka sekund, nie oznacza to po prostu, że, że ona zrespi się od razu, jak wieżyczka Barika, tylko e, no sami, sami po prostu musicie wiedzieć o tym, nie? Oczywiście co 15 sekund ona stunuje, jak sami widzieliście ten doskok, to był stun. No i zobaczcie sobie, niech do... nie sobie Luna zabije. Bo wiem, że ona jest chętna do zabijania. I tak, Ultimate zatrzymuje się dopiero jak trafi na ścianę albo na jakiś obiekt fizyczny. A tak, leci nieskończoność. I spycha jak Torwald. Czyż to nie piękne Torwald? Torwald, czy się dorobiłeś córki? Jak najbardziej dorobił się córeczki. I czy Luna ją dorwie? Widzicie, znacznik jest, ale. Nie no, spróbujmy. Jest, okej, okay. Luna sobie tu przyleci. Luna go wyczuje. Niuchaj go. No, Luna ma problem. Jak sami widzicie, Luna ma ostry problem. Ale czego dorwie? Jestem mega tego ciekawy. O! Doleciało do tego Wiktora, to jest akurat dziwne. I chyba to tak nie powinno być, ale uznajmy, że wiecie o co chodzi, że po prostu piesę stunuje co 15 około sekund. No, i to byłoby wszystko, jeśli chodzi o tą postać Auu! I widzicie, no kurczę, ona lubi ubojnie. Jak sami widzicie, ubojnia w jej sercu, jak, e, nie wiem, Makuhito na przykład. O, taki Pokémon też też jest ważny. Oczywiście jest ten Natalie Basic. E, postawmy sobie lunę. Luna, chodź. Dobra. I zobaczymy, jak ona się zamienia podczas tej legendarki. Okej, okay, sami widzicie, że to bardzo ciekawie działa i może to się źle skończyć dla Luny i dla Ajo. Ja oczywiście jestem ciekawy, jak ona wypadnie jako support na Eslach czy na innych, czy na innych po prostu turniejkach. Oczywiście cooldown tego pisała 60 sekund, okej? Okay? 60, no co ja poradzę. Więc no, mamy wieżyczkę, mamy heal, mamy damage, jeśli chodzi o lewy przycisk myszy. Odskok. Jak najbardziej. I ultimate, który spycha i może zepchnąć poza mapę albo odciągnąć, jeśli jest overtime 3-3. To jest bardzo mocne. I to w sumie tyle. Ja oczywiście przypominam Wam Auu! o subskrypcji tego kanału, komentarz i oczywiście lajken pod tym materiałem. Ludziska moje drogie. Ja sobie wyłączę. Casio peje. Już? Dobra, fajnie. Eee... Auu! Eee, więc ludziska moje drogie, subskrypcja, like, komentarz. Eee, ewentualne jakieś udostępnienie, jeśli być. Byście... O Jezu, za blisko, fuj. Ale jakie fajne fajiobki, jakie fajne niewieści. No, więc moje ludziska, ja przypominam wam, że eee, jeszcze będą co najmniej dwa materiały, co najmniej dwa materiały mam w planach, ale to się jeszcze zobaczy. Tylko muszę trochę jeszcze wyzdrowić Wiecie, jest ciężko tak mówić I nie kasłać, nie? jak była przerwa To się wykasłałem akurat Więc moje drugie ludziska, jeszcze z wami żegnam Ja byłem Fejmus i trzymajcie się, na razie Bye bye i zostańcie ze mną, bye bye